Geneza książki. Balladyna została napisana po upadku powstania listopadowego w atmosferze klęski. We Francji kształtowało się środowisko polskiej emigracji, którego konflikty pogłębiały pesymizm po upadku zrywu niepodległościowego. Słowacki, jak większość romantyków, poszukiwał odpowiedzi na pytania o sens historii. Czytał również filozofów niemieckich i interesował się teatrem europejskim. Kirkor u Pustelnika. Opowieść o swoim pochodzeniu i rada o małżeństwie. Rada Pustelnika, prosta dziewczyna najlepszą kandydatką na żonę. Obudzenie się Goplany i spotkanie się z Grabcem. Plan Goplany mając na celu zdobycie Grabca. Wypadek powozu Kirkora spowodowany przez Skierkę i poznanie wdowy oraz jej córek Balladyny i Aliny. Malinowy konkurs, w którym siostry rywalizowały o ślub z Kirkorem. Zabicie Aliny przez Balladynę podczas malinowego konkursu, w którym świadkami byli Goplana, Skierka i Grabiec, zamieniony w wierzbę. Znalezienie martwej Aliny przez Filona i zaniesienie jej do Pustelnika. Ślub Balladyny z Kirkorem. Balladyna na zamku Kirkora zamyka wdowę na wieży. Wyruszenie Kirkora z powodu tajemniczej misji. Krwawa plama na czole Balladyny powstała na skutek zamordowania Aliny. Morderstwo Gralona wiozącego skrzynię od Kirkora z ręki Balladyny i Kostryna. Uczta w zamku i przepędzenie wdowy przez Balladynę. Pokonanie Popiela IV przez Kirkora i planowanie odzyskania skradzionej korony Pustelnika. Pożegnanie przez Skierkę i Chochlika Goplany odlatującej z kluczem żurawi. Zabicie Pustelnika przez Fon Kostryna poprzez powieszenie oraz śmierć Kirkora z rozkazu Balladyny. Zatrucie chleba przez Balladynę i podanie go Fon Kostrynowi, który umiera. Sąd nad zbrodniarzami i śmierć Balladyny na skutek uderzenia pioruna.